Aleksander Peterson, Bartłomiej Neupauer, Alan Łyszczarczyk. Trzecia formacja Adrian Gajor, Patryk Psuł. My tutaj nadzieję, że jeszcze pozostanie sporo meczy i będzie mógł tutaj podreperować swoje statystyki. Tymczasem odrobny fienia, więc myślę, że tutaj trener Gusow przez ten niedługi czas przećwiczył grę w przewadze ze swoimi zawodnikami i mamy bramkę, mamy gola. Zmieszczony gdzieś ten krążek przez nowotarskiego zawodnika. No i spójrzmy, jak do tego doszło w powtórce. Łyszczarczyk chyba tutaj tym, który lokuje ten krążek. Przemysław Odrobny, przypomnijmy, niedawno na swoim profilu w mediach społecznościowych napisał, że jego tutaj dopadł koronawirus, że ta sytuacja wyglądała. Teraz strzał i gol jest! Druga bramka dla drużyny Tauronu Podhala. Nowy Targ po uderzeniu z okolic niebieskiej chalupki. Ten krążek, no jeśli dobrze dostrzegłem, dobijał Bepierszcz. No spójrzmy. Ten po raz kolejny nie pokonuje Przemysława Odrobnego. Szerbatów. Szerbatow na środek do Da Costy. Da Costa ma trochę miejsca, strzału obok bramki. No i właśnie przy krążku utrzymuje się Koblar. Strzał broni Odrobny. Dobra próba Koblara. Już gotowe do rozpoczęcia zmagań. Na pewno tutaj Oświęć. Kowalówka na niebieską. Nie wytrzymał tam kij. I uwaga, Emil Szwed w sytuacji sam na sam. Szwed, Sanders strzał broni. Clark Sanders. Chcąc, nie chcąc Sanders, bo krążek zmierzał w światło jego bramki. Teraz Koblar zwiódł swoich rywali. Koblar strzał, gol! Krążek odbity gdzieś tam jeszcze od łyżew jednego z zawodników Oświęcimskiej Unii. No i jest kontaktowe trafienie zawodników Replastu Unii Oświęcim. Spójrzmy tutaj na powtórkę. Da Costa, Szerbatow. Strzał Odrobny do, za bramką Szerbatow. Przygocki, Szerbatow, strzał, gol! Elzier Szerbatow doprowadza do wyrównania w zasadzie w momencie, kiedy z ławki kar wracał już Worwa. No i w Nowym Targu wszystko zaczyna się od początku. Tauron Podhale, Nowy Targ remisuje z Unią Oświęcim 2-2. Przychodzi teraz w sukurs Łyszczarczyk. Łyszczarczyk ma trochę miejsca. Łyszczarczyk nie ma bramki. Łyszczarczyk na niebieskiej. Tomasik. Krążek do Łyszczarczyka przed bramkę. I co? Gdzie jest guma? Mamy gola numer 3 dla Podhala. Nowy Targ, a więc wykorzystana gra w przewadze jeszcze podczas tej drugiej tercji. No i spójrzmy, jak do tego doszło. Wygrane wznowienie, strzał z niebieskiej. Łyszczarczyk na drugą stronę, a ten krążek wepchany chyba tam przez Neupauera. Minut jak na razie oto jedno lepsze, lepsi nowotarczanie. Przygocki dociskany tam do bandy. Guma w posiadaniu Szerbatowa. Wypatrzył tam Lurze. Jeszcze dobitka Odrobny wyjechał daleko. Nof. Ankudinow przed bramką, Ankudinow, zamieszanie, jeszcze dobitka, próbował tam Guzik, gdzie jest krążek? Zbiera ten krążek, Guzik oddaje go Ankudinowi. Strzał, no i tutaj spójrzmy, może teraz, dobra okazja, strzał, Odrobny wyjechał. Garszyn broni Odrobny. Łyszczarczyk podłączył się, Neupauer. Jeszcze Łyszczarczyk, gdzie jest krążek? Dobitka, gol! Peterson lokuje krążek już w pustej bramce. No i 4-2 prowadzi Tauron Podhale Nowy Targ. No i coraz cięższa wydaje się być sytuacja Unii Oświęcim, bowiem czasu pozostaje bardzo mało. Oświęcimianie. Od razu strzelenie groźnie pod bramką Odrobnego. Jeszcze gdzie jest krążek, ależ się zakłotłowało tam pod... No jeszcze przypomnę, że pusta bramka. No nawet nie jechał
tam do strzału na tą pustą bramkę Wachowiec, ale może Boknak. Nie, gest triumfu nowotarskich graczy. Mecz, myślę, mógł mi się podobać. Tu kilka bramek, dużo fajnych akcji. Dziękuję Państwu bardzo i kłania się nisko Jonasz Burak. Do usłyszenia przy okazji następnych transmisji.